Cześć, witajcie. No, skała bazaltowa zarasta. Już zielony glon. Blisko, że tak powiem, światła, to tak jest. Niestety. Szybko zarasta. Lubią po niej chodzić. Widzę, że białe orchidee sobie fajnie chodzą. Lubią sobie tam konsumować coś z tego. To jest chyba Loahae nawet. Choć ja wiem, co to jest. Może jakaś hybryda kolejna. Bardzo podobne są Loahae do białych orchidei. Jakaś taka dziwna faktycznie krewetka. A tam widać Loahae, to już taki ma ładny kolor. Samica z jajami, to ją możemy, że tak powiem, podglądnąć, jak wygląda oryginalny kolor. No, kardynałki mają się bardzo dobrze. Nie wiem, to jest naprawdę jakaś niezniszczalna krewetka. Po zmianie parametrów w ogóle jakby nic takiego się nie działo. Złego, że tak powiem. Może jeden kardynałek mi padł. Może więcej, ale jednego widziałem. Maluszki latają, dużo ich jest, że tak powiem. O, tu nawet spinata wyszła, się odważyła. No, zarasta to jakieś mikroorganizmy pewnie osiedliły się na tym kamyczku, na bazalcie dokładnie. I one konsumują to wszystko. Może i fajnie w sumie. Tak można sobie ponagrywać, na widoku są. Żadna tam nowina. Oczywiście, no, nic jakiegoś super ciekawego się nie dzieje na razie. Żyją. No, w setkach ich jeszcze nie mam. Staram się obczaić, jakie te parametry potrzebują do życia. No, ale jest to bardzo trudne, ponieważ jak zauważyłem, informacje są zbieżne w internecie. Jedni mówią tak, drugi tak. Trzeci w ogóle ma jakieś teorie wyssane z palca. No, myślę, że najlepsza będzie stworzona sól wtedy, kiedy krewetki zobaczymy, że będzie ich bardzo dużo, nie będą chorować, albo będzie mało ich chorować, że tak powiem, bo na pewno chorować będą, bo to każda krewetka, jak każde zwierzątko, może chorować sobie na prawo. No, ale zarasta na zielono bazalcik. Oczywiście od strony tam, gdzie światełko, tutaj w cieniu. O, na szybach widzę, że biofilm też mi się tworzy, muszę to poczyścić. Tutaj wrzuciłem jednak szkiełko, bo spinaty się bały. No, odważniejsze się zrobiły troszkę spinatki. Im te parametry wydaje się, że troszkę bardziej pasują niższe ppm niż wyższe. No, maluchów jakoś dużo nie widuję, ale są. Sami z jajami dużo widuję. No, zobaczymy, co będzie. Ja bym im jeszcze obniżył. A czego nie? Co się może zdarzyć, że tak powiem, nie? No, kardynałków jest wiele. Bardzo dużo. Tutaj nie wiem, czy będzie widać w ogóle coś. To takie już podrostki, ale te... tego ustrojstwa, to jest multum. Chętnie bym się nadmiaru pozbył. Bo ono tak dominuje tu, że... no, dobrze jest przystosowana w sumie, nie? Tak naprawdę. Dobrze się przystosowała do warunków akwariowych. To już jest, nie wiem, które pokolenie. 3,5 roku. Gdzieś mija. No, prawie 3,5 roku, ponad może nawet. Więc geny były mieszane. Raz miałem mieszane geny kardynała, więc... no, nic z nim się nie dzieje. Czy się zmienia parametry takie, czy siakie. On sobie poradzi w każdych, tylko musi być dojrzałe akwarium na pewno. Dojrzałe muszą być jakieś tam porosty glonów. No, niestety mam zielone, wolałbym okrzemki, ale... no... to nie takie proste przy tylu krewetkach.
Poza tym w dojrzałym akwarium w sumie tych okrzemek dużo nie będzie. To jest taki paradoks troszkę. No, tam samica z jajami, loae. No, chodzą, coś się mnoży. Nie jest najgorzej. Dałem liść ketapangu. On się tak wolno rozkłada, że pewnie bakterie gdzieś są na nim, ale zanim go zjedzą, to chyba chwilę minie. No. I kardynały, no. Ja bym to wywalił i zobaczył, jak inne będą się mnożyć. O, na przykład ładne takie spinatki. Że one są śliczne. O, z jajami samica. Jedna i druga. Piękne są spinaty. Te pasy przepiękne mają. Bardzo mi się podoba ta krewetka. Kiedyś powiem, na początku to mi się nie podobała, tylko kardynały. Ale to jest tak zawsze na początku, że kardynałek przyciąga wszystkich, bo jest najłatwiejszy. Jest trudny, ale najłatwiejszy jest. Taka prawda. A później już takie inne gatunki, nie? Przyciągają. To spinata, no nie wiem. Jest chyba jedną z najpiękniejszych, uważam, w pierwszej trójce. Z harlekinami, może z tigri, może z triatą. No to pierwsza piątka w sumie by wyszła teraz. No tu ma taki ciemny kolor, ładne pasy. No i jaja nosi. Młode puści. Ale to nie są takie parametry jak w naturze, niestety. No niestety. Muszę jeszcze coś mądrego zrobić z tym wszystkim. Niestety te moje eksperymenty kosztują czasem mnie nerwów. Czyli straty są krewetek. No szkoda mi nawet kardynałków, których mam tyle. Każda krewetka cenna. No ale jak nie potrenuję, to nie będę wiedział, tak? Na czym mam testować? Mam gdzieś wymyślać jakieś teorie? Najlepiej po prostu mieć krewetki, przystosować je w miarę do nowych warunków i później eksperymentować. No tu biała orchidea ma jakieś białe jajeczka. Tamte miały czarne, ta białe. Ja nie wiem, może jakaś krzyżówka kolejna będzie. Zobaczymy, co to wyjdzie. O, tu jest malutka biała orchidea. No fajne są, bardzo mi się podobają te białe orchidee. Taki mają fajny sposób bycia, że no myślę, że zaraz po kardynałkach druga taka najfajniejsza krewetka do obserwacji. Dużo osób, że tak powiem, trzyma tylko kardynały, ale białe orchidee polecam, bo to są naprawdę super krewetki pod względem obserwacji. Lubią bardzo pokarm. Lepiej jedzą pokarm suchy niż kardynałki, które mam tyle już lat. No. Tutaj Helenka na straży. Jak coś pada, to sobie szama. Ale widzę, że woli ślimaki. Mówi się, że na ślimaki, ale padlinę powinna też jeść. Mam dużo małych Helenek. Mnożą się, bo wysoka temperatura. Dosyć dobre warunki. Więc one się mnożą. No. Przydługawy film, ale nie chcę tak codziennie też